Siemano, witam was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest to film z Daisy, Dark Daisy na MTA. Opowiem wam o 10 ciekawostkach związanymi właśnie z tym serwerem. Według mnie ciekawostki są fajne i godne właśnie polecenia uwagi, więc mam nadzieję, że ten film obejrzycie do końca, bo jak słyszałem od widzów albo od innych osób, to bardzo chcecie kolejny film z Daisy, no i właśnie on jest, więc wyczekujcie właśnie kolejnych, a my lecimy do pierwszej ciekawostki. Pierwszą ciekawostką jest najszybszy pojazd w grze i najwytrzymalszy. Najszybszym pojazdem jest Hot King Racer, tak to się nazywa w GTA San Andreas, a na serwerze po prostu jest to Hot King. Tutaj macie SSL, jak te pojazdy wyglądają. Od lewej jest to Hot King 1, 3 i 2, tak to właśnie tutaj wygląda na serwerze. Za to najwytrzymalszym samochodem jest Patriot, który wygląda na serwerze jak Hammer. Jest to podmianka takiego właśnie wojskowego Hammera. Każdy wie chyba, jak Hammer wygląda, ale i tak daję wam tu właśnie screena z tym samochodem. No, powiem wam szczerze, samochód jest bardzo rzadki. Ja go widziałem chyba raz u kogoś w garażu, ale nigdzie nie mogłem go znaleźć, chyba nawet się nie respi, to jest w ogóle pojazd chyba z respów specjalnych pojazdów, tak mi się wydaje. Kolejna ciekawostka, to jest najlepsza broń i najsłabsza. Najlepszą bronią jest Beretta, macie tutaj właśnie film, jak ona wygląda. Beretta to jest snajperka, która zadaje 20 tysięcy krwi na jeden strzał. Krew na serwerze to jest oczywiście takie punkty życia, ma się ich chyba 12 tysięcy z tego, co wiem na początku, jeśli jak się pojawisz na mapie, więc na strzał cię prawdopodobnie zabije, jeśli się nie mylę, że 12 tysięcy to jest całe życie. Dodatkowo powiem, że Beretta jest bardzo rzadką bronią do zdobycia, choć ja ją dzisiaj zdobyłem, mam do niej dwa naboje i nie będę ich używał, bo po prostu szkoda mi tej broni, żeby ją zmarnować. Za to najsłabszą bronią jest M9SD. W Google wyszukałem, to jest Beretta po prostu. Jeśli wiecie, co to jest pistolet Beretta, jakoś tak to się nazywało, to znacie pewnie wygląd. Tutaj wam też daję właśnie screen z tej broni, oczywiście z prawdziwego życia. Ta broń zadaje za to 1900 krwi na jeden strzał. Dodatkowo ma to bardzo niski zasięg strzału, czyli musimy po prostu używać tego pistoletu na niski zasięg. Jeśli mówię dobrze, to jest pistolet, bo nie wiem, jak jest na serwerze, nigdy tej broni nie widziałem. Trzecia ciekawostka to jest boss z kopalni. Powiem wam na początku tak, bossa nigdy nie widziałem. Widziałem na Discordzie tego bossa i jest po prostu zajebisty, fajnie wygląda. No a nagrodę, którą się za niego dostaje, też jest zajebista, tutaj sami możecie zobaczyć. Cały poradnik odnośnie bossów macie na Discordzie. Discord to Dark Daisy będziecie mieli w opisie. No a tak, kopalnia jako kopalnia. Byłem tam pierwszy raz i taka jeszcze ciekawostka odnośnie tego bossa. On podobno pada od 18 magazynków z M4 z tłumikiem, więc jest to dużo. Jest to dużo, ale potem wam powiem jeszcze o jednym sposobie o zabijaniu zombie, który naprawdę jest ciekawy i według mnie mało osób o nim wie. Kolejna ciekawostka jest to związana z łopatą. Gdy będziemy mieli łopatę w ekwipunku, możemy nią normalnie kopać w ziemi. Oczywiście nie może być to piasek, musi być to ziemia. Nie możemy także kopać normalnie w betonie czy tam w ulicy, no bo to się po prostu nie uda. No i możemy po prostu klikając J, czyli otwierając ekwipunek, klikamy prawym na łopatę, no i potem klikamy, żeby nam kopało. I gdy będziemy to robili na ziemi normalnej, na trawie, no to wtedy mogą nam wypaść różne rzeczy. Jak widzicie, tutaj podczas kopania mojego, to było ile? 3 wykopania może to były? No i ja już znalazłem dosyć ciekawe rzeczy, których się nie spodziewałem w ogóle, że wykopię łopatą z ziemi. Piąta ciekawostka, jesteśmy już na półmetku. Jest to crafting. W ekwipunku mamy crafting. Pewnie już zauważyliście to, jak graliście na Dark Daisy. W tym craftingu możemy sobie robić przede wszystkim kuloodporną szybę do pojazdu. Nigdy tego nie robiłem, ale próbowałem to zrobić. Kupiłem szybę u jednej postaci, ale nie udało mi się zdobyć. Tam bodajże potrzeba chyba jakąś płytę metalową, choć nie jestem pewien, bo teraz nie jestem w grze. Dodatkowo można tam zrobić medykamenty, czego nie robiłem, bo po prostu ja je znajdowałem sobie po prostu w szpitalach. I przechodzimy do następnej ciekawostki. Ciekawostka szósta, jest to Wielka Stopa, czyli następny boss, który dodali niedawno. No jak mówiłem, na Discordzie Dark Daisy macie tam właśnie cały poradnik związanymi z bossami. Ten boss, czyli Bigfoot, możemy znaleźć w opuszczonym lesie w Angel Pain. Czy opuszczonym? To w sumie nie wiem, czy opuszczonym lesie, ale po prostu taką dostałem informację. Dodatkowo respi się on tylko po północy, więc jak chcecie go zabić, to albo musicie tam kampić, z tego
co też wiem, no to tam po prostu dużo osób będzie przy nim czekały, żeby go zabić. Oczywiście wielka stopa, jest to też taki fajny boss, bo z niego dostajemy nową broń. Może nie jest taka nowa, choć w sumie może jest nowa. Jest to broń Scar L, no i jest dużo lepsza niż pozostałe bronie i dodatkowo, jak tutaj czytam, tak samo jak w poprzednim bossie, czyli w kopalni, możemy za niego dostać duże GP i expa. No i wydaje mi się, że to są przybliżone wartości co do pierwszego bossa z kopalni, choć kurde, ja tego bossa normalnie bym chciał spotkać, bo wiecie, tyle GP i tyle expa, to jest naprawdę sporo, znaczy może nie jest aż tak sporo, no bo wiecie, możecie to sobie zebrać normalnie sobie grając, zabijając zombie, ale na jednym zombie taki zastrzyk gotówki i expa naprawdę robi robotę. Kolejna ciekawostka to jest Wyspa Magów. Nazwa jest dosyć ciekawa, bo myślicie, o, Wyspa Magów, może coś się tam z magią znajduje, ale nie jest o nic bardziej mylnego. Tam po prostu jest wyspa, gdzie możemy zdobyć duże ilości amunicji, broni i innych rzeczy. Wystarczy tam dostać się łódką albo helikopterem, choć jak patrzyłem ostatnio, łódek tam nie ma na brzegu, od brzegu właśnie tutaj, gdzie widzi się teraz. Więc chyba jedyna opcja, jaka pozostaje, to helikopter, który też możecie znaleźć tam, nie wiem, Seasparrow w miarę możliwości da się to znaleźć. Oczywiście też trzeba uważać, żeby tam ludzi nie było, no bo czasami z tego co wiem, to tam ludzie mogą się kampić, bo chyba już raz taką osobę spotkałem. Przedmioty na tej wyspie respią się w takich właśnie skrzynkach, army boxach, tak to właśnie tam się nazywa. No i chyba tam na mapie jest około, nie wiem, może 4-5 skrzynek około, coś koło tej liczby. Ósma ciekawostka jest odnośnie zombotechu w SF. Jak czytam tutaj, od tego zaczęła się cała akcja. Naukowcy mutowali ludzkie ciało, eksperymentowali z nim i od tego zaczęła się cała akcja zombie. Po wybuchu maszyn uwolniły się środki, które zarażają ludzi i zmieniają je w zombie. Taka jest historia zombotechu. Oczywiście do zombotechu można wejść, jednakże potrzeba tam kombinezon X, który możemy kupić u takiego właśnie jednego NPC-ta. Nie pamiętam jego ceny, możliwe, że to jest 800 GP. No i oczywiście jak założymy ten kombinezon, możemy spokojnie wejść do zombotechu. Bez kombinezonu też da się, ale będzie nam spadało zdrowie, no bo jednak strefa skażona, nie możemy tam przebywać bez potrzebnego ekwipunku. Przedostatnia ciekawostka jest też bardzo ciekawa i bardzo ułatwia wam grę, bo tak, jeśli znajdziemy sobie spraya, jest to po prostu zwykły spray z GTA San Andreas, którym zazwyczaj sobie malujemy ściany i zamazujemy tagi grupowe, to znaczy gangowe. Gdy tym sprayem będziemy psikać zombie, one od razu giną, więc to jest bardzo ciekawa broń. Ja ostatnio, powiem szczerze, zabieram sobie ten spray i tylko sprayem zabijam zombie, bo po prostu szkoda mi marnować amunicję na właśnie te zombie. Dodatkowo, jak byłem w kopalni, były tam takie mocniejsze zombie, za które się dostaje mniej więcej tak 10 GP i 10 expa, je też można zabić od spraya i giną naprawdę szybko, więc jeśli ktoś by chciał naprawdę i by się postarał i by mu się udało zabić bossa ze spraya, to myślę, że to by była bardzo łatwa zabójstwo, nie? Oczywiście trzeba byłoby uważać, żeby ten boss ci nie dotknął, bo podobno na jeden strzał ten boss z kopalni, czy tam Bigfoot, zabija na hita jednego, więc trzeba byłoby uważać, ale taka ciekawostka, że ze spraya moglibyśmy teoretycznie zabić takiego właśnie bossa. No i wreszcie, kolejna ciekawostka. Jest to ciekawostka związana ze znajdźkami. Ja osobiście nie widziałem żadnych znajdziek na mapie, więc też się zdziwiłem, że w ogóle znajdźki są na mapie. Oczywiście znajdźki wyglądają jak biała czaszka. Jedną znajdźkę wam to pokazuję. Znajduje się ona na Garber Bridge. No i żeby po prostu nią znaleźć, to po prostu trzeba wejść na te takie liny, które podtrzymują most. No i jak wejdziemy, dostajemy 10 expa. Chyba tyle dostałem tam na filmie. Ogólnie na mapie jest ich 30, więc nawet spoko sumka do zbierania, ale ja osobiście żadnej nie znalazłem. Jak kurde wszedłem na tego Garber Bridge'a, to po prostu powiedziałem, okej, to jest niby prosta lokalizacja, ale jak ja jeżdżę ciągle po mapie, to ja nie mogę żadnej znaleźć po prostu, więc to tyle. Opowiedziałem wam 10 ciekawostek, mam nadzieję, że się spodobały. No i oczywiście, jak wam się ten serwer spodobał także, to macie linka w opisie do IP, znaczy linka do IP, macie po prostu linka do serwera, znaczy IP do serwera i także macie tam po prostu Discorda. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jak się film spodobał, bardzo będę wdzięczny, bo do końca tego roku mały cel taki do 5000, żeby wbić suby. Jak chcesz pomóc widzu, to naprawdę polecam,
zasubskrybować kanał i dać dzwonka i łapkę w górę pod filmem, jeśli się film spodobał, bo naprawdę to jest jeden z ciekawszych filmów, jakie robiłem i naprawdę jestem zadowolony z tego, że takie ciekawostki robię. Jeśli byście chcieli kolejne ciekawostki z Dark DayZ, możecie napisać, bo na pewno jakieś tam się jeszcze znajdą. No a na ten moment ja was żegnam, do następnego filmu, czy też live'y, w ogóle też zapraszam na Discorda dla widzów, mój Discord dla widzów, no Lichwy Pietra, macie też linka w opisie, tam zapraszam, bo tam są informacje o live'ach, o której godzinie są i kiedy, więc po prostu zapraszam, ja nie przedłużam, do zobaczenia i cześć.